takie auto w duecie robią robotę. Nie wiem, który fajniejszy, Challenger czy Urus. 6-4 litra, tutaj 4 litry. Sprawdźmy, który głośniejszy. No tutaj Urus nie ma sobie równych. Ale też nie, daje radę. Ale Mansory jednak robi robotę. Po. Zajebiste. Zajebiste opasanie. Jakie fury, jakie skitelsy. Siemano Częstochowa, dzisiaj jestem w mieście Jasnej Góry, w mieście super samochodów również. Ten Challenger, chociaż fajny, to tutaj z Kralu Show samochód Pauli. Cześć Paula. Cześć. I twój samochód, siemano. RX8 i Urus w Mansory. To są ludzie, z którymi dzisiaj jest ten tydzień. Ludzie, z którymi właśnie przejedziemy się po Częstochowie i zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy kierownicy czy pasażera. Miałem już do czynienia swego czasu z Urusem Mansory. Też z takim wydechem, bo to jest taki typowy wydech do Urusa, bo to jest takie Mansory Venatus chyba się nazywa. Tak dobrze mówię, Paula? To jest ten pakiet. Kurczę, właśnie nie do końca. To nie jest Mansory Venatus, okej. Nie, okay. To nie jest Venatus, to jest Mansory po prostu. Mhm. Masz tutaj podniesioną moc, czy to jest 650 koni? Nie, silnik nie jest tuningowany przez Mansory, to jest takie tylko i wyłącznie wizualne. Ale na pewno jest tutaj nieco więcej przez ten wydech, bo on na pewno troszeczkę dodaje. Zawsze ta zmiana, modyfikacja wydechu zmienia troszeczkę tą moc również. Sytuacja wyglądała tak, że bardzo długo szukaliśmy takiego samochodu, ciężko go było zdobyć. I kiedyś weszliśmy na Otomoto i zauważyliśmy, że po prostu jest wystawiony ten Urus ten konkretny. 50 km, dosłownie tylko 50 km. Okay. Stwierdziliśmy, że jest to idealna konfiguracja, idealna okazja i wzięliśmy. Okej, okay. Jak dawno temu? To nowy zabytek? Nabytek, przepraszam? Tak, kurczę. Jeszcze nie zabytek. Nie pamiętam, marzec może. Okej, okay. No czyli już prawie pół roku będzie, jak posiadacie tą furę. Zrobiliście już jakiś przebieg, czy nadal blisko 50 km? Ponad 2000, prawie 3. No to już jesteś w stanie coś powiedzieć o tej jeździe. To potem cię o to spytam z wielką chęcią. A jeszcze na zakończenie tego ujęcia taka anegdotka. Widzicie, każdy, czy to właściciel takiego samochodu, czy takiego, czy tamtego, jak taki Citroen Berlingo, każdy może znaleźć na Otomoto, czy na innym Elixie swój wymarzony samochód. I to nie jest tak, że... Bo niektórzy, ja to też mówię dlatego, że niektórzy myślą, że jakieś fajniejsze, droższe auta to jest jakieś szczególne szukanie, czy jakieś inne strony. Nie, to jest wszystko tak samo. Ja tak samo tamten samochód kupiłem dokładnie w ten sam sposób na jednym z portali. Już nie będziemy do końca mówić jakim, ale coś w stylu Otomoto, Elix, czy tam inne Allegro. Tak się to kupuje, żadna tajemnica. Spoko. Porozmawiajmy o RX-8, bo to jest też ciekawy projekt i myślę, że wielu widzów będzie ciekawy. Ty masz 22 lata, ale już przed zdaniem prawka jeździłeś tym samochodem. Miałeś przyjemność z tym autem, o tak, może tak, powiem. Tak. Już przez zdaniem prawka to jest samochód mojego dobrego kumpla właśnie, z którym od lat się dobrze znamy. Okej. Okay. I odkupiłeś się po prostu od niego. Tak, już gotowy tak, projekt? Zawsze, czy? Tak, gotowy projekt. Co, że większość rzeczy już tutaj było porobione. Od zawsze właśnie, od małego chorowałem, że tak powiem, na ten samochód, tym bardziej, że miałem z nim dużo do czynienia. No więc kiedy tylko nadarzyła się okazja, no to namówiłem kolegę, żeby mi go odsprzedał. No tym bardziej, że on już mniej tym jeździł, więcej to auto było garażowane. Zarąbiście. No, jest to Mazda RX-8 z rotorem, czyli silnikiem Wankla fabrycznie, no już niestety... To jest ten prawdziwy japoński silnik, który każdy marzy, o którym każdy już marzy. Niestety po remoncie, świeżo po remoncie. A czemu niestety? No te silniki wytrzymują plus minus 100 tysięcy kilometrów, no tutaj okay. Kupili przejechanych do około 120-125. No to i tak niewielki przebieg, jak na RX-8 ładnie. Przebieg, tym bardziej, że to auto już jest, no ma swoje lata. I co tutaj mamy, pan ten wody, lekkie. Ale jakie wielkie w ogóle, musicie to zobaczyć, bo mam dość dużą rękę, zobaczcie, jest cała wyciągnięta. I to jest mniej więcej co, 20 cm poszerzone z każdej strony? Tutaj możesz sobie 15? Zobaczyć po dystansie, 11 cm na stronę. Zobaczcie te dystanse, co tu się w ogóle dzieje, czy wy to widzicie? O kurde, ja myślałem, że ja przy swoich 3 cm jestem mocnym zawodnikiem dystansowym. Standardowe. No wydech też tutaj na przelocie Turbo Works, cały zmodyfikowany, więc no dosyć się drze, coś tam ogniem też sobie zarzucić. Też widziałem, nocne ujęcia mi wysyłałeś, ale tu aż się prosi o taką większą rurę wydechową. Tak. Co myślisz? Jeszcze, tak, oczywiście mam to w planach robić, no wszystko po kolei. Myślę, że na przyszły rok już będzie nieco więcej tych modyfikacji w tym aucie. Okej. Okay.
Może też powiedzmy, jeśli mogę o tym powiedzieć i zdradzić, myślę, że na pewno mogę. Dlaczego we dwoje występujecie tutaj? No bo oboje macie świetne samochody. Zakładam, że w sumie nigdy nie spytałem o to. Jesteście parą, tak? Nie, jesteśmy przyjaciółmi. Okej, to teraz idealny moment na to, żeby skończyć ujęcie i pójść do swojego auta. Jedźmy więc. Mamy trzy samochody, bez sensu trzema autami jeździć. Zostawiam swojego Challengera, swoją V8 potężną. Może najpierw do Pauli pójdę, do ciebie potem się dosiądę. Dzień dobry, można się dosiąść? Pewnie, zapraszam. Genialnie. Dziękuję ci bardzo, ale tu pachnie u ciebie. Taką nowością jeszcze, prawda? Jeszcze, tak. No półroczne auto to jeszcze. Tak. Praktycznie nowe. Ale pięknie to wygląda. To jest bardzo ładne. Nie widziałem jeszcze w żadnym urusie tego. Drewienka takiego z heksagonem. Piękna ta Częstochowa, ale teraz jesteśmy na jakimś rejonie takim bardziej domkowatym, że tak powiem. Tak. Są jakieś lepsze, gorsze dzielnice? Są. To jesteśmy na lepszej czy gorszej? Raczej zaliczamy się do tej lepszej. Lepszej, czyli pewnie coś na zasadzie czystsza, już nie mówię o tym, że kategoryzujemy ludzi, tylko bardziej chodzi o to, że każde miasto, jakiego bym nie zwiedzał, ma jakieś ciekawsze dzielnice, bardziej prestiżowe, na przykład zamysł kwadratowy ziemia kosztuje więcej, mniej. O tym mówię. Na przykład we Wrocławku jest to Michelin, z tego co słyszałem. A w Częstochowie jak się nazywa ta okolica? Lisiniec. Okej. Okay. Spoko. Więcej zieleni tu mamy. Zabieramy cię właśnie do jednego z naszych ulubionych miejsc, taki najbardziej popularny w Częstochowie. Super. Miejsce wypoczynkowe. Zobaczysz. Genialnie. Jak ci się w ogóle jeździ tym samochodem na co dzień? Sprawia ci jakieś problemy, czy właśnie jest wygodny, czy może za duży czasami? Bardzo dobrze mi się jeździ tym samochodem. Mimo, że jest szerokie, już standardowy urósł, że tak to ujmę, jest dość szerokie, a tu jeszcze dochodzą poszerzenia od Mansory. No tak. Aczkolwiek, no jest długi, to też trzeba dodać, aczkolwiek tylna skrętna oś bardzo ułatwia jazdę. Okej. Okay. Wystarczy się wczuć, troszkę pojeździć, zapoznać się z tym samochodem i tyle. Ale widzę, że bardzo dobrego trybu używasz, bo jeździsz bez trakcji na trybie Corsa. Tak. To, żebym tak zawsze jeździł, za każdym razem, jakbym tylko odpalał takiego Ursa. Super. Zauważyłem też bardzo jedną ciekawą rzecz. Tutaj mamy takie na panelu... A co za gość? Nie nagrałem tego. Kurde, on tak cały czas świruje? No to bardzo fajny odcinek, gdzie nam się zapowiada. Ty widzę bardziej spokojna jesteś, bardzo dobrze. No. Jaka jest wartość tego samochodu? No 2,5 trzeba dać. 2,5 miliona! A w takich miejscach pije się kawkę. Piękne miejsce, ale pora wracać do samochodu. Ja wiem, że te auta są głośne. Ale pucha! Ależ one się prezentują genialnie, nie wiem który ładniejszy, ale zobaczcie jakie jest porównanie Felg Mansory. Tutaj tarcza hamulcowa jest większa niż Felga w RX-8. No ale bez porównania, to są dwa różne segmenty samochodów. No i zupełnie inne specyfikacje samochodów. Tutaj kwestie Mansory bardzo ładnie uwidacznia ten przód właśnie, którego jeszcze wam nie pokazywałem. Mowa o tej masce karbonowej i tutaj powiedzieliście mi też, że są jeszcze inne elementy karbonowe, które są zakryte farbą, tak? Pomalowane. Cały przód to karbon. Okej, okay. Czyli tutaj widzicie, to co widzicie w kolorze lakieru też jest karbonowe. To jest Urus S, czyli ta poliftowa wersja już. Znaczy wizualnie Urus Performante ma też karbonową maskę, tylko ta maska jest gładka. Okej, okay. Czyli tutaj mamy te wyżłobienia, tak zwane wyloty, nie mylić z wlotami. Mamy wyloty powietrza, które odprowadzają ciepłe powietrze z silnika. Jak przyłożycie tu rękę, to można sobie normalnie kiełbaskę piec teraz, bo oprócz tego, że jest gorąco, no to jeździliśmy też tym samochodem. Ale ciekawie też w ogóle, Paula, wymyśliłaś tą tablicę rejestracyjną, bo to by się wydawało, że to jest przyklejone, ale ty masz tutaj to na rzepy. Ty możesz to normalnie sobie zdjąć? Mogę to pociągnąć? Tak. Co ty gadasz? Nie będę tego rozwijał, bo już widzę, że mogę coś, jakiś błąd popełnić, ale fajne na przykład do zdjęć sobie zdjąć, czy coś. Przyznaj, robiłaś już jakieś fotki sobie, sesję z tym autem? Robiłam. Nie dziwię się. Ty też pewnie masz, Bartek, na swoim koncie jakieś zdjęcia z RX-8, co? Zostań,
No i podoba mi się też z tyłu. Kurde, z każdej strony mi się podoba. No, muszę przyznać Paula, że ja to jestem blacharą. Podoba mi się. Aczkolwiek, no i widzicie, to jest tak, jak się na dwie fury nagrywa. A o Bartka aucie też to samo mogę powiedzieć. No bo auto jest z takim smakiem zrobione. Mimo, że jest używane na co dzień, o czym świadczą te progi, no które już są zużyte. Nie będziemy przybliżać, ale zwróciliście pewnie uwagę. Bartek mówi, że wszystko będzie zrobione. To jednak mimo wszystko auto przyciąga ten wzrok i no jest ze smakiem zrobione. No szczególnie, że na Wanklu. No to takie auto w stylu NFS-a. To co, wsiadamy, jedziemy. Najszybsza kobieta w Polsce. Bartek prosił o fory. Nieważne, kto jest szybszy. Ważne, że jest wspólna pasja. Też fajnie brzmi. Ale szerokie bydle. Ale głośne. Jeszcze raz, przepraszam. Były swojego czasu organizowane zloty u nas. Okay. Illegal Night. No to się nazywała ekipka, ale coś tam. Nie tak, już tych zlotów nie ma, aczkolwiek słyszałam, że mają powrócić. Ale w klimatach. Masz tego buta, masz tą nogę ciężką. Rzeczywiście. Zaraz zobaczymy. Ale na pewno będą takie pytania, a w sumie sam jestem ciekawy. Jak wygląda twoje życie prywatne? Czym się zajmujesz? Bo jesteś młoda, masz 20 lat, 21. Czym się zajmujesz? Studiujesz, pracujesz? Aczkolwiek to nie był totalnie mój kierunek, zrezygnowałam, zaczynam psychologię tylko. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Okay. Planuję się powoli wkręcać w firmę rodzinną. Super. Czym się zajmuje twoja firma? Muszę o to spytać. Jest to firma motoryzacyjna, tarcze, bębny i klocki hamulcowe. I oprócz tego nieruchomości jeszcze. A, to niezły rozstrzał. Tak. Aczkolwiek za każdym większym pieniądzem też często idą nieruchomości w parze. Wojtek Szczęsny, kończąc karierę piłkarską, też mówi, że w deweloperkę chce pójść. I sam na swoim przykładzie też to widzę. A jeśli chodzi o twoją perspektywę, to wiążesz swoją przyszłość z firmą rodzinną właśnie? Tak. Okej. Okay. Czyli samochód też jest pewnie rodzinną własnością taką, że dzielicie się tym autem pewnie, czy raczej to jest twoje auto? No nie będę owijać w bawełnę, powiem wprost, jest to samochód mojej mamy. Jak oczywiście ja nim jeżdżę. Więcej niż ona. To jest najlepsze w ogóle. Najlepsze auto to służbowe, ale drugie po służbowym to jest auto rodzica. To jest najlepsza forma. Prawda jest to też taka, że nieważne kto płaci, ważne kto jeździ. No i jeżeli sprawia ci to przyjemność, to auto przyjemność, jeżeli jest kupione dla ciebie, no to de facto jest to twoje auto, mimo że na, wiesz, na umowie widnieje inny podpis. No to ja biorę też często swoje auto, czy skuter na przykład mam na mamę. Nie, skuter mam na siebie akurat. Ale niektóre auto mam na mamę, bo moja mama ma lepsze składki ubezpieczeniowe na przykład. De facto mam mniej samochodów niż tak naprawdę w garażu. Zobaczyłaś już jakieś wady tego auta, czy jakieś rzeczy, które przykuły twoją uwagę w tym negatywnym kierunku, w tą negatywną stronę? Nie wiem, spalanie za duże, albo za głośne, albo wymyślam teraz. A propos spalania, właśnie się zdziwiłam. Myślałam, że będzie dużo większe. Okej. Okay. Może ostatnio jechaliśmy tym samochodem, to na jednym baku dojechaliśmy z Częstochowy do Sopotu. A ile bak? 100 litrów? Z 80? Nie chcę cię skłamać, nie pamiętam. Ile wlejesz, tyle pewnie spali, ale teraz jak widzę mamy 300 zasięgu przy połowie, no to będzie z 600. No. Jestem w stanie założyć się z tobą w tym momencie, o co tylko chcesz, że gdybym miał pokazać przykładowe spalanie takie minimalne tego auta, tego konkretnego, to zrobiłbym zaryzykuję stwierdzeniem 13 litrów na 100. Mówię to dlatego, bo kiedyś założyłem się też z kumplem z Wrocławia do Warszawy, wziąłem jego G-klasę G63 i on mówi, że poniżej 20 litrów nigdy nie zrobił. No i ja mówię, zrobię poniżej 12. Założyłem się z nim o obiad, wygrałem zakład, bo zrobiłem 10,9 litra na odcinku 300 km z Wrocławia do Warszawy. No ale jechałem 90 na godzinę w tempomacie. To jest akurat fakt. Jednak tego auta raczej nie kupuje się po to, żeby minimalne spalanie mierzyć, tylko po to, żeby miało frajdę z jazdy. Przepraszam cię. Śmiało. Pielgrzymka do Jasnej Góry. Na pewno jest coś, co cię denerwuje w tym aucie. Jestem pewny. Tak. System utrzymania pasa ruchu na przykład, bo w tym aucie jest wyjątkowo chamski.
Jeszcze się nie spotkałam z takim samochodem, żeby aż tak ściągało. Znaczy oczywiście jest to do wyłączenia, ale to wiadomo, trzeba się pobrać w tym. No za każdym razem trzeba to chyba klikać. No chyba tak. To jest właśnie taka wada, że po prostu z całej siły ta kierownica się wyrywa, ściąga. I jest to wręcz niebezpieczne. Bo niekiedy jak chcę wyprzedzić, to jest pielgrzymka do jasnej góry. Byczkiem. Byk. Santa Gata di Bolognese. O, to rzeczywiście są pielgrzymki. Zobaczcie w ogóle, jaki ten Bartek jest szeroki. On ledwo wchodzi w pas ruchu. Dosłownie ponad 2 metry szerokości auta. On ma teraz okolice mocy fabrycznej. On z fabryki wychodzi 650 koni. Nie korci was, żeby tą moc powiększyć? Korci. Aczkolwiek nie wiem. Zobaczymy, może za jakiś czas. Na razie nie planujemy, nie myślimy. Starcza nam. Spytam się, jak ci się w ogóle mieszka w Częstochowie? Czy to jest dla ciebie dobre miasto do życia? Od urodzenia jesteś w Częstochowie? Tak, dokładnie. Co sądzisz o tym mieście? Bardzo dobrze mi się tu mieszka. Dużo osób nazywa to po prostu dziurą lub wioską. Nie, tak bym nie powiedział. I mówię to jako człowiek, który już drugi, trzeci raz tutaj jest i widzi, jak to miasto jest rozrośnięte. Fakt. Właśnie dużo osób narzeka na to miasto i tak sądzi. Wioska lub dziura. Aczkolwiek no moje zdanie jest takie, że to miasto jest mega, mega przyjemne do życia. Jest ładne, nawet te punkty typu właśnie aleje, park Lisiniec, są przyjemne, jest gdzie wypocząć. Nie wyprowadziłabym się stąd. Okej. Czyli Warszawy ci nie proponować? Nie. A poza granicę? Nie ma opcji. Okej. Ja się przywiązuję do miejsca. Tu jestem od urodzenia i tutaj zostanę. Ścigamy się? O, gdzie tam? Z kimś pomylonym. My na wstecznym pojedziemy. Nie sprzyja technika. No i wyprzedził. Jakie miałeś pierwsze auto swoje? Mercedesa CLA45S. Mam go do dzisiaj? AMG, mam go do dzisiaj. Jest to moje ukochane auto. Nawet za tego Urusa bym go nie wymieniła. Okej. No to pokazuje, że przywiązujesz się rzeczywiście nie tylko do miasta, ale też do samochodów. Tak. Szybsza kobieta w Polsce. 3, 2, 1. Ale on ładnie tęczy. Bartka już nie ma w lusterku. Skubana, jak ty szybko jeździsz. Ja nie poznaję tutaj. Myślałem, że z kobietą nagrania będą takie, wiecie, spokojne. Moja mama będzie oglądała ten filmik, więc mamo, zaznaczam, tylko do filmiku. Na co dzień tak nie jeżdżę. Potwierdzam, córka na co dzień tak nie jeździ. Pozdrawiamy mamę. Buziaczki, pani, jak na nim? Barbara. Pani Barbaro, pozdrawiamy. Pani super córkę, która zawsze jedzie bezpiecznie, przepisowo. Dziś zrobiła wyjątek, chociaż nadal przepisowo, zobaczcie. On już nie do filmiku, on tak na co dzień. On na co dzień tak jeździ. Ale zobaczcie, kulturka jest z kierunkowskazikiem. Panie, też macie kawałek trasy, żeby pojechać trochę więcej niż 50 metrów. A jaką oczywiście na drodze wewnętrznej i tak dalej, bo trzeba tak powiedzieć, jaką miałaś największą prędkość tym autem. Oczywiście pani Barbaro, niech pani zatka uszy. Stracę może po wyłączeniu kamery. No dobra, bo zostanę po głowie. Tylko możemy się domyślać. W takim razie, moi drodzy, bardzo was przepraszam. Ale trzy paki pewne pęku. Niecałe. Ale że on się błyszczy w tym słońcu, ten karbon ocieka. W ogóle świetne jest to, że to logo też jest karbonowe. No i Mansory robi takie logo. A teraz odchodzimy troszeczkę od tematu Lamborghini Urus. Przechodzimy do japońskiej klasyki. Zobaczcie w ogóle, jak drzwi się otwierają, jak w Rolls Royce, panie. Nie sprząta pan, ja jestem zwykły student z Warszawy. Żaden, wie pan, żaden Rydzyk. Nie, no ja z tą górę nie przyjechałem. Ej, mogę z tyłu usiąść? Zobaczę, czy w ogóle się tu zmieszczę. Jeździłeś tutaj w 4 osoby? Tak. Nie, dobra, wysiadam. Tu jest klaustrofobicznie trochę. Haha, dobra. Chciałem to, słuchajcie, podnieść. Nie da się tego podnieść. Ostatnio. Słuchajcie, będę trzymał. Jakieś pasy, może coś? Ja się z tobą boję. Miałem 7 lat, jak to auto wyszło z fabryki. Wydech jest dość ciekawy. Ciężko porozmawiać. No jest głośny. Kurde. Szaleje. Wydech jest bardzo głośny, ale nie przeszkadza ci na co dzień?
Nie no, jakby ci przeszkadzał, to byś go nie miał. Na co dzień mam drugie auto, tym bardziej wiesz, wieczorkami, weekendami sobie wyjeżdżam. Dobrze, widzę tutaj sześciobiegową skrzynię tak, biegu. Tak, sześciobiegową skrzynię. Słuchajcie, tu nie ma klimy, ale jest klimat. Głośna fura. Cała Częstochowa nas słyszy. Na Jasnej Górze myślą, że hejno mariacki słyszą. Jest i Urus. Zajebiście brzmi. Ja to lubię, te fajne senki. Teraz nasza teraz. Siema, podoba się fura? Tak. Cześć. Która lepsza? Urus czy RX8? Ta, RX7. O proszę, to ósemka akurat. I to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Wspólna pasja do motoryzacji. Dzięki. Dzięki wielkie stary, wszystkiego dobrego. Cześć. Super. Mega fajnie właśnie, że nie, nawet można nie mieć auta i mieć tą samą pasję, słuchajcie. I motoryzacja łączy ludzi. To jest ewidentny przykład tego, że tak to wygląda. I ten lakier przepiękny, on się tak mieni. Nawet nie pytam o cenę. Co on tutaj kombinuje? Pięknie, teraz my. Świr. Naprawdę on tak cały czas? Tak. Jazda! Pyk, pyk, pyk. Łapie tę trakcję. O kurde, tam blisko był. Nie dziwię się, że ty upocony jeździsz w tym aucie i to wcale nie chodzi o klimę. A jakie wymarzone auto jest twoje? Masz moje jakieś? Wymarzone auto. Czyli od jesteś już od finiszu? Jestem już spełniona. Zarąbiście. Nic więcej nie potrzebuję. To o to chodzi. Co sądzisz w ogóle o kolorze tego Challengera? Podoba mi się. Rzucający w oko charakterystyczny. Taki kameleon. Nie, naprawdę jest super. Pasowałby ci. Musisz rozszerzyć swój garaż o Challengera. Poprosimy jeszcze Paulę o taką przygazówkę na zakończenie, jakbyśmy mogli, tak żeby pięknie się pożegnać z wami. Świetny materiał. Paula super, Bartek super, samochody super. Czego chcieć więcej? Zajebiście brzmi to, mam sorry. Super było poznać was. Paula, bardzo ci dziękuję za cały materiał. Piona. Dziękuję ślicznie, mega przyjemnie było spędzić z wami dzień i cieszę się, że w ogóle mogliśmy wam pokazać namiastkę Częstochowy, jak to wygląda. Tak samo Bartek z RX8, bardzo ci dziękuję, bardzo za całe nagranie. Super, fajnie, oboje jesteśmy w ogóle, oboje jesteście super. Cieszę się, że mogłem was poznać i spędzić z wami czas. My również się dziękujemy. Zajebiście, wam dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie i trzymajcie się do następnego, a Challenger wraca do Warszawy i niedługo odwiedzi kolejne miasto. Do następnego, cześć!